Przede wszystkim fajnie jest spróbować zagrać kogoś, kto żyje, albo przynajmniej się inspirować taką postacią. Wiadomo, że no można ją odwzorowywać w 100%, ale to czy to się udało, to widz to oceni, widzowie. To o tyle to było ciekawe, żeby się poprzyglądać, jak ktoś mówi, jak się porusza, jak wygląda jego mimika, jakiej używa gestykulacji, czy to jest wyuczone, czy jest naturalne, jakby czy skorzystać z jednego, czy z drugiego. No to o tyle to są rzeczy ciekawe. Muszę to sprostować. Nie gram premier Polski, gram postać fikcyjną, postać Jadwigi. Taki dostałem scenariusz. Gdzieś on tam ma konotacje, wszystkim się to narzuca, ale tak naprawdę ja nie zagrałam w tym filmie pani premier, broń Boże. Ja myślę przede wszystkim sama postać reżysera i sama jego twórczość, jego poprzednie moje spotkanie z nim w Plagach Breslau. Ciekawy, niekonwencjonalny sposób, tak nie tak jak inni reżyserzy, jego myślenia, jego niezależność przede wszystkim, odwaga. To mnie przekonało. Dobra, jak mam mówić szczerze, a lubię mówić szczerze, to trochę się przestraszyłam. Ale później, jak już to wszystko ze mnie opadło, to stwierdziłam, kurczę, tak, to jest potrzebne. Tak, bo żebyśmy jakby też spojrzeli na tą politykę trochę z innej strony, żebyśmy dowiedzieli się tego, że ci politycy to też są ludzie, którzy zdejmują te maski i w pewnym momencie po zdjęciu tej maski jest, może być gorzej. Przez to, że gdzieś tam ta woda sodowa im uderza do głowy. I myślę, że to jest fajnie pokazane w tym filmie. I chciałabym też, żeby ten film był taką produkcją, która da do myślenia Polakom. Da do myślenia, żeby się zastanowili, żeby przede wszystkim poszli na wybory. To jest ważne. Tytuł i temat jest dosyć kontrowersyjny, choć patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, nie powinien być, bo jednak od wielu lat gdzieś tam wszyscy się borykamy z tą polityką, jest jej naprawdę dużo w naszym życiu, wydaje mi się, że trochę za dużo, więc tak to wszystko było utajnione. Gdy przeczytałam scenariusz, stwierdziłam, że brawo Patryk za odwagę, jakby fajnie, że chcesz poruszyć ten temat. Zresztą popatrzmy na inne kraje. Wszędzie robi się filmy political fiction, political non-fiction. Dlaczego nie możemy tego zrobić w Polsce? Dlaczego to ma być temat tabu? Jeżeli mówimy, nie wiem, o in vitro, mówimy o seksie, mówimy o zdradach, mówimy o mordach, dlaczego mamy nie mówić o polityce? Więc bardzo się cieszę, że może przełamiemy coś i będą powstawać kolejne tego typu filmy, ponieważ jakby człowiek, prototyp polityk jest bardzo ciekawym socjologicznym zjawiskiem, bo to jest bardzo złożony charakter. Jest wielka odpowiedzialność, wielkie pokusy, więc róbmy o tym filmie. Mam nadzieję, że... bo on pewnie zmobilizuje elektorat jednej strony i drugiej. Właśnie to jest straszne, że się mówi, że jednej i drugiej strony, a nie na przykład, że zmobilizuje wyborców. Sam się teraz przyłapałem na tym. No to cofam się i powiem, że mam nadzieję, że ten film zmobilizuje wyborców i że wszyscy pójdą głosować i że efekt tych wyborów będzie miarodajny, no bo jeżeli idzie, no nie wiem, mniej niż 50% naszego społeczeństwa do wyborów, no to na ile to jest miarodajne, kto jest tym przedstawicielem narodu? No nie jest.